Powstaniu Warszawskim w 1944 roku, w czasie tych bitew, walk, a jak wiecie, w czasie te walki trwały o każdy dom, o każdą część tego domu. I tam była taka sytuacja, że powstańcy atakowali jedną z tych kamieni, która była zajęta przez Niemców. Jakaś niewielka kamienica. I on wpadł do tej kamienicy, zresztą ubrany w panterkę niemiecką, niemiecki hełm. Także no dosyć tak z zewnątrz to przypominał Niemca, więc może dlatego jemu się udało wpaść do tej kamienicy. A nastąpiła taka nawała ognia, że już ci koledzy, którzy z nim walczyli do tej kamienicy, nie wpadli. I ten, wyobraźcie sobie, całą noc, bo to było akurat wieczorem, ten atak na tą kamienicę, całą noc po tej kamienicy się ci Niemcy zorientowali się, że to jest jakiś obcy, ale ponieważ on był ubrany, a i było ciemno, a był obrany, to ganiali za nim po tej kamienicy, żeby go tam zabić, a on miał świetnie uzbrojenie, bo był w granaty, był uzbrojony w to, no nie dał się. Nie dał się i ci, jak nastąpił świt, to tamci wpadli, no i tych Niemców oczywiście odpowiednio potraktowali. No i on za to, że tak dzielnie przez całą noc się tam udało mu obronić, to właśnie dostał za to krzyż Virtuti Militari, tam co prawda na niższe klasy, no ale piąte klasy ma to znaczenie do dzisiaj.